ale zimno. Sutki mam jak gumki na ołówkach. I za to nie poradzę. Cześć, witajcie moi drodzy, to jest wtedy ja, MCO. To przed wami kolejny odcinek z gry Serious Sam, drugie starcie. Jest to poziom przedostatni, jeden z lepszych ogólnie jakikolwiek jest w tej grze. Jest to Ziemia Przeklętych, The Land of the Damned. I na tym poziomie, z tego co pamiętam, występuje jedna z najlepszych nut, jakie były kiedykolwiek. Czyli taka świetna rzecz, taka śmieszna, krótko mówiąc. Zaświetla kamerę, wygląda jak kosmita. Trudno, będę naczelnym kosmitą YouTube'owym. Lecimy do przodu, panie i panowie, nie grałem w Serious Sama strasznie długo. Jeżeli dźwięk jest za głośno, jeżeli jest za cicho, to przepraszam, bo się jeszcze uczę. Zapewni rozgrzewkę, co? Miejmy taką nadzieję. Czemu ta świnia wytrzymała moją rakietę? Dobra, już nie wytrzymała. Gdzie jest ten arachnoid? Tutaj. Pyk. No, kolego! O, kurde, się bronią mi to całkiem potężnie. Czy ona też wytrzymała rakietę? Jaki to jest poziom trudności, do cholery jasnej? Nawet nie wiem, cholera, muszę stwierdzić w Netflixie. Netflixo, dziękuję, są te styki. Poziom normalny, trudności normalny. Czemu arachnoid nie padł od jednej rakiety? Coś mi tu nie pasuje, wiecie, coś mi to bardzo nie pasuje. Ale tak, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wspomagajcie kanał, dzięki wielkie. A my lecimy do przodu i zostajemy znowu atakowani przez tych kuźwa trooperów. Już zapomniałem, kuźwa, jak oni się nazywają. No jakoś skomplikowaną nazwę chyba, nie? Tam był żołnierz, przywódca, dozorca, wszyscy naraz byli, z tego co pamiętam. I też nie mam pojęcia, jak ten poziom nam zajmie, ale będziemy się nim cieszyć, jak najdłużej tylko możemy. Jak widzicie, nagrywam dalej OBS-em, ponieważ okazało się, że OBS zobaczy to było urządzenie i jednak działa tak, jak powinno. Tak, zobaczymy. Coś, słyszałem jeszcze jakieś skrzypienie, a pamiętam, z poprzedniego poziomu, że skrzypienie tutaj daje nam dobre rzeczy. W sensie sekrety. Tylko tu to skrzypi, halo? O! O! No proszę bardzo, jak miło. F6, oczywiście, najbardziej. No mamy Serious Damage, czyli przydałoby się nawalać z tego, nie? Mamy granatnik z powrotem. Mamy jakąś dźwignię z tego, co widzę u góry, to trzeba coś wykorzystać jakkolwiek. No zdecydowanie z tego będziemy nawalać. Nie opłaca się to, ale mamy ten damage, że będziemy z niego korzystać, prawda? O, jeszcze bimy Hanoida, w ogóle ja słyszę, to tym bardziej się przyda ten damage. Tak jakby go tak wytrzymuje sporo. Tak całkowicie szczerze. Nawet nie jest żart, cholera jasna. Tam jest Big Daddy Arachnoid. Przez całą serię już sama go tak nazywam. Tam jest bałwan. O! O! Byka nie ma... Boże, jak najbardziej z tego skoszę. Bardzo chętnie zresztą. Stom, ja chciał zajść od tyłu, cwaniaczek. O, nie ma tak łatwo. Jestem tu numer, kolego. W ogóle, nie wiem czy widzicie, ale coś zepsułem z grą. Nie pokazuje mi, ten kolor celownika się nie zmienia. Ta kolor... Tak, ja uważam, że to jest przeciwnik. Mnie to bardzo denerwuje. Nie wiem, jak to zmienić, nie mam pojęcia. Pomocy! Dobra, coś zepsułem, trudno się mówi. Będziemy grać tak, jak jesteśmy teraz. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi, jak to naprawić, bo coś się poprawiłem w konsoli, dajcie mi proszę znać, ok? Halo? Mikołaju? Tam, gdzie jest bałwan zakład... Mikołaju! Wracaj tu! Bo to jest już sam! Uważaj, że obejrzałem Mikołaja. Ktoś tu kaszle, co Mikołaj, ty... Kto tu kasłał, Jezus! Co się dzieje, czemu ktoś kaszle? Ukryty pancerz, kozak, zajebiście. Pum, pum, pum. Ktoś tu kaszle. Jakiś sekret z kolejny? Chyba tak. Tylko skąd to kasło nie dochodzi, bardzo bym chciał wiedzieć. Bo nie wiem, dlatego chciałbym się dowiedzieć, no nie? To drzewo? Nie? Tam gdzieś coś? Nie. A tu jest Mikołaj w tym! Okej. Okay. Tego zablokowanego się tego Mikołaja. Kozak. Biedny Mikołaj, nie mógł się przez ten wcisnąć, przez COVID. Boże, sobie wyglądam jak kosmita. Jeżeli macie jakieś porady, jak to naprawić, dajcie... O, teraz sobie trochę naprawiłem. Dajcie mi znać, jak to lepiej zrobić. Jeżeli ktoś wie faktycznie i się na tym zna. Bardzo bym szczęśliwy, żeby coś mi powiedział, jak to faktycznie ogarnąć. A my mamy laser guna. Co nam brakuje? Minigana nam brakuje. Bilet do piekła. Oho. Serious bomba kolejna. Możemy wykorzystać sobie
Da, 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 da. Let's go! Let's go! O tak! To jest ten, o której wam mówiłem swoją drogą. Jezus Maria, to jest zajebiste. Zaś jestem zielony na kamerce. Przestań! Powiedz, że to oświetlenie mam, po prostu oświetlenie jest słabe. Na razie dajemy radę, jest okej. Nie wiem też na końcu odcinek, że jestem zielony, a pytanie zielony to trudno się mówi. I takie testowe odcinki po prostu nagrywam teraz, można powiedzieć. Nie wiem, czy już sama skończę, czy nie. Dzisiaj, nie wiem, czekam dwa odcinki, czy jeden, zobaczymy, jak będzie z moim flow dzisiaj do nagrywania. Jestem po nagrywaniu właśnie Portala dwójki, kolejnego odcinka. No i jak na razie jest zajebiście, tylko mówiąc. Oj, ten statek nawet jest miniganem, serio? W grze myślałem, że to dodali jakoś tak, nie wiem, postprodukcji czy coś. To się okazuje, że jest normalnie, ale jaja. Nie wiedziałem. Myślałem, że statek, który słuchałem na YouTubie, po prostu ludzie dodali, że to tam minigana słychać czy coś. To się okazuje, że normalnie go słychać, ale super. Tego nie wiedziałem, o też, a jak no i da słychać. Wszystkich słychać. Jezus Maria, dobra, pancerz przystał, bo dostałem w ciry. Wiadomo, że do mnie ta armata? O nie! Proszę odejść, panie armato. Już strzela jeszcze we mnie. Odejdź, armato, nie wiem, ile ma zdrowia nawet. O leja, to jest najgorsze z tego wszystkiego. Odejdź, armato. Bo ty mnie skosisz, to będzie już koniec. No dobra, załatwiłem ją, okej. Coś spieprzyłem jasna koleja z tym, że mi się nie pokazuje zdrowie i... Ojeju. Tutaj się mówi, gra się dalej, nie? Mam to Serious bombę, ale jestem zbyt po prostu eager, żeby je używać. Nie chcę je używać. Sobie eager, zrobiłem ten, bo użyłem drugiego słowa, bo eager to znaczy, że bardzo właśnie czegoś chcemy, a ja czegoś nie chcę. Nie wiem, jak to nazwać, po prostu nie chcę jej używać. O, w ten sposób. Ta nuta jest zbyt dobra, mój Boże. Niech ona gra w tę przez całą moją grę. Nie no, następna nuta jest najlepsza na wielkiej katedrze. The Grand Cathedral Soundtrack. Please, 24/7 ta nuta, serio, 24/7, poproszę. Au! Tego nie chciałem akurat. Chyba zaraz tu umrę, jak nie będę ostrożny. Muszę tego gnoja się pozbyć tak swoją drogą. Może go nie strefują dziwnie, pomocy. Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Idź stąd! Dobra. Nie zabiję jak no idę, ale było to w soundtracku. O Boże, ale to jest głupie. Ale to jest głupie, dobra, Gwiezdę Wojny trzeba zacząć. Jestem zielony! Zielony Mateusz jest dzisiaj, nie wiem, czy w Podarze też byłem tak samo zielony. Chyba nie. Chyba nie. Ja dzisiaj jestem zielony. Zabrońcie mi być zielonym, come on. Dobra, skoro mamy, no to użyjmy. Wszyscy padli, ciekawe. Wiadomo, wszyscy padną. Nie chcę być kosmitem, kamajko. Nie chcę być kosmitem, to mi się akurat nie widzi. Siemano, kolego. Moje złe oświetlenie tak się dzieje, mi się wydaje. Bo zagrywam w nosy teraz, to tym bardziej to może źle wyglądać. Cześć koledzy! Cześć, cześć, cześć! O mój Boże, nie mam pojęcia, jak ten poziom będzie trwał. Zobaczymy. I ten minigun po prostu w soundtracku, to jest piękne. No i się skończył. What the fuck, Mikołaju? I muszę od nowa wszystko robić? O nie. A ja na tym, na OBS-ie nie mam pauzy, więc jesteście tutaj razem ze mną. O nie. Jeszcze raz to samo, dobra. Lecimy do przodu, nie opierdalamy się. Nie ma co się opierdalać. Jakiś kapitan, właśnie szkielety do nas będzie, to zwalecimy w ten sposób. Pyk, oczywiście, że są clear, jeszcze nie zapomniałem. Jeszcze nie zapomniałem, ladies and gentlemen, że to są cleary. Clearly,
To są kliry. O Boże. Czy oni uciekają moich rakiet? To by było przerąbane, gdyby tak było faktycznie. To jest na nich za słabe, chociaż nie. Ładnie ich łoi. Zachowamy sobie to na nich. Na wszystkich w sumie. There we go, e to fajnie łoi. Tylko te właśnie kule muszę na nie uważać. Sobie zapiszę grę. To będzie najbezpieczniej, mi się wydaje. Przyszedłem po rozum do głowy, cholera. Nie spodziewałem mu się. Zdychaj! Dobra, zdechła. O, to zajęło sporo zdrowia, więc... Znaczy amunicji. Więc nie wiem, czy tego używał w ten sposób. O, oni wytrzymały, skurwysyn, naprawdę. Ja teraz się nie daję. Jak to szybko rozbiotło w ogóle tą armatę. Jezus Maria, to było piękne. Tak, korzystajmy z tego, co mamy. God damn it. Widziałem lepiej, jak idziemy po prostu do przodu, niż jak czekamy tam z tyłu. Ale to jest głupie. Dobra, jak to rozwalimy, żeby nie doleciało do nas. Okej, okay, brakuje mi amunicji pomału. A dokładnie już teraz. Jeszcze zebrałem tam ten właśnie pakiet amunicji, więc się do niego, po niego nie wrócę, ale mogę się po pancerz zawsze wrócić. Ja bym potrzebował, nie jest problem. Zachowałem sobie to jeszcze na jakieś kliry ewentualne. Ciebie gnoju trzeba też jakoś załatwić, widzę. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dajemy radę. Te nagrania na razie tak liczyło po prostu jako nagrania testowe, żeby nie było. Chciałem, żeby było odcinki, ale chciałem też po prostu spróbować nowego sposobu nagrywania, żeby nie było. I zobaczyć, jak mi to pójdzie. I na razie jestem zielony, więc nie wiem, czy chcę takiej quality mieć na YouTubie, ale to zobaczymy jeszcze, jak to ogólnie wyjdzie w praniu. Jeszcze to w ogóle jest 80p, a nie 4K, także to już w ogóle. Albo to będę renderował jeszcze, kto to wie, zobaczymy. Bo cały sęk w tym jest tego, że żebym ja nie musiał renderować ani nic. Właśnie kamerkę z telefonu przerzucać, takie rzeczy. Żebym nie musiał tego robić, no nie? To jest cały sęk tego jest opłaty w tym. Żeby zajmowało to krócej, ale aktualnie ja będę zielony, dlatego nie widzę. A wiem, że wam jako moim widzom może nie przeszkadzać, ale nowym może przeszkadzać już, no nie? To może być problem w przyszłości. Na pewno będzie problem w przyszłości. Zainwestować w kamerkę. Postanowiłem. Bo ta moja to już się nie nadaje do niczego, niestety. Kurde, wiedziałem, że je trafię. O, udało się. F6, goddammit. Gdzie jest ten pieprzony bałwan, którego muszę rozwalić? Wraca dobrze. Ja mam się ułożyć na tej kamerce, skoro jestem zielony, bez sensu. Dobra. Chyba to jest wszystko, tak, to chyba wszystko, ok. F6, jeszcze raz. Mamy amunicję, tu mamy pancerz, nie musimy się nawet wracać. Cześć, bałwanie. Gnoju wredny. Który mnie zabił wcześniej. To jest kolejny. I chyba na zabaty wcześniej wzięły. Te bałwany, to mi się wydaje. Oby tak nie było, bo się zdenerwuję. Ktoś z tyłu? Nie. Ja jednak. Słyszałem dobrze, nie wierzę. Samego siebie. To lecą tobie kule znowu. Zapisuję jak je, bo te kule są niebezpieczne. Bardzo. Chociaż przybywuchy nie zadają mi w ogóle obrażeń. Interesujące, interesujące. Dobra, muszę się ich pozbyć bardzo szybko zresztą. Jest więcej niż dwie. Mnie tym bardziej irytuje. Au, dobra, zadają masywne obrażenia te kule. A nie, jeszcze po prostu, nie, z tyłu jest kolega, dobra, dlatego za takie obrażenia dostałem. Fuck, widzę, chyba umieram. Dostanę kogokolwiek i umieram, także. O Boże, o Jezus! A, 1 HP! 1 HP Gaming! Ja bym cię nie założył, żebyś mnie zabił. Ty też. Dobra, 1 HP Gaming. Umieracie, dobra. Gdzie jest to? Czy ja to mapeczkę zostawiłem na początku, czy nie? Tak, zostawiłem, okej.
Dostałem kulą, bo jest zdążyłem uciec. Kozak. Jeszcze raz. Ahu. Czyli jestem zdałem obrażeń, ja nie dostałem gdzieś się obrażeń, bez sensu to było. On przeszedł dwie rakiety. On jest pojebany. Dobra. Chyba sporo ich tutaj jest tych armat, naprawdę. A dwa strzały ze snajperki, co? Z tyłu, z tyłu, z tyłu. Ja wiem, że ty jesteś z tyłu. Jezu, za blisko, za blisko! Au, 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 za blisko! Dobra, umieraj. Dobrze, że trafiłem kogokolwiek. Fajnie, fajnie. Się pojawiają z tyłu i z przodu, to jest nie fair. To jest absolutnie nie fair. O, widziałem, jak się zaspiłeś. Wiem, gdzie masz respa. O Jezus Maria, te kule są przerażające, naprawdę. Ała, Jezus, od czego tak dostałem? Znaczy wiem, że od kule, ale Jezus Maria, aż tak? Makabra jakaś. Dobra, dostała chyba tylko jedna armata już. Fuck me, man. Fuck me, man. Albo nie jedna? Już nie wiem w sumie. Nie, nie jedna, okej. Ja się respiam czy nie? Nie, zwalniłem chyba inną wcześniej. Dobra, weźcie się odpiórkajcie, panowie. Nikt was nie chce, nikt was nie lubi, okej? Tam jest jeszcze jedna, to wiedziałem, bo są symetrycznie poukładane. Dobra, spadaj. Nie chcę mieć z tobą nic do czynienia, naprawdę. Głupia armato, okej. Pozbyliśmy się armat, chociaż tyle. Jeszcze tegno je dostały. A jest z tyłu demon jeszcze! To jego nie widziałem. Jezus! Jego akurat nie widziałem. Ile on przyjmuje siebie ciosów? Nie wiem ile, ale na pewno dużo. Padł! Ale to chyba 4 strzały ze snajperki. Boże święty. A jeżeli wam się taki kolor z kamerki spodoba, to ją zostawimy taką. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie, no. Nie wiem, czemu się w ogóle zmienia ten kolor kamerki, to jest najlepsze. Ustawiłem to wszystko, ale nie mam pojęcia, czemu tak się dzieje. No idea, no clue. O, minigun, jak miło. Au, fuck my life. Cześć, świnio, widzę cię. Na szczęście cię widziałem. To się nazywa spluwa. Jezus! Nie, 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 nie! Nie, umieram! Wiedziałem, że umrę. Kurde, gdzie mam zapis w ogóle? Chyba tuż przed tym, okej. Okay. Kurczący się bałwan, okej. Okay. Ja go wezmę z daleka. To będzie najbezpieczniej. Ta świnia tu jeszcze jest, niedobrze akurat się stało. Że mnie zauważył, bo tu będzie szedł za mną. Dobra, rozwal go, rozwal go, rozwal go, rozwal go! Dobrze, teraz jego! Szybko, szybko! Dobra, udało się. I teraz są świnie, bo ona nas załatwi. Dobra, przedwarte ciało. Nie strzelić, ja strzelę w budynek. Może się uleczę najpierw, zanim cokolwiek zrobię. To byłaby najlepsza opcja. Zabiję tą świnię, zanim zrobię cokolwiek. To byłaby jeszcze lepsza opcja. Mój Boże. Ktoś obrócił do mnie? Chyba tak. Coś się zatrząsło, nie podoba mi się to ani trochę. No, to się nazywa spluwa. Nie, chyba się tekstury załadowały, to wyglądało jakby się obrócił do mnie. Załadowały tekstury, lol, okej. Okay. Utknąłem, utknąłem, kurwa, za drzewem! Nie widziałem, że to można utknąć! Gij, kurwa! Nie, umieram. Nie ucieknę mu, nie ucieknę mu, nie ucieknę mu. Czemu to jest takie ciężkie? Czemu to jest takie ciężkie? Nie powinno być takie ciężkie do kurwy nędzy. No, tu sobie więcej zdrowia przynajmniej. Tu jest pancerz. Jest trochę jeszcze rakiet. Nie wiem, co mi to da, ale, ale są. Dobra. Jeszcze raz, okej. Chyba padł jeden. Drugi jest za blisko. Dobra, udało się. O mój Boże, po prostu ja pierdzielę. I made it. Mam, I made it.
Fuck me, man. Co się w ogóle stało? Działo obiotowe, super. Po prostu świetnie. Lecimy dalej. 20 minut odcinka mamy. Zobaczymy, do ilu to się pociągnie. Wszystko. Czy tu jest lawa? O tak! Potrząśnij, złotko! To będzie słodko! No Boże. Okej. Co mówią mi dane taktyczne? Jaskinie lawy? Oczywiście, że jaskinie lawy. Już golemy słyszę. Ale ich nie widzę. To jest bardzo zły znak. O, jest jeden. Cześć golemie. One są, tylko my ich nie widzimy. Tylko musimy iść i dopiero się pojawią. Nie wiem, co się stało. Te skoki są bardzo za dzieckie. Albo one są, tylko w kolejnym pomieszczeniu, czy coś. Miałby to sens. Tylko jeden był? Rzeczywiście poszedł na zwiady. Taki bez sensu w sumie. Samemu iść, jak Siriusa sam grasuje? No nie wiem. No nie wiem, stary, czy to był dobry pomysł. Wiecie, to się źle skończyło. Jak widziałeś zresztą sam. Czy oni są na dole, czy o co chodzi? Bo nie czaję. Ty golemów już. Bo się pojawiają i atakują bardzo szybko. Jest mega, mega specyficzny typ przeciwnika, na pewno te golemy. Daj mi życie, bym w ogóle życie tracił. Okej, okay, to już stracę chyba. Bo to są dzielana sk... O, na pewno stracę. Bo to są dzielana skurwysyny już. Dobra, ja go zabiję, jak myślicie? Wiaje szybko. Te golemy spadły na dół. Mi to odpowiada jak najbardziej. Kolejny demon. Co tu jest tak grubo już? To jest końcówka gry, no w sumie się nie dziwię. Gdzie jest ta kula? Się rozwaliła? Miejmy nadzieję, że się rozwaliła. Czy tam skoczę? Nie. Czy tu skoczę? Tak. Idziemy tędy. Musimy nawet iść tędy. Coś tam się w ogóle pojawiło chyba za tym filarem. Ambush golemów! O nie! Whatever shall I do? Jest tu pancerz. Się bardzo przyda swoją drogą. Co to był za dźwięk, przepraszam bardzo? Po prostu wytrzymałe te golemy. Ale nie mam czy napierdalać już. Skończyła mi się amunicja właśnie, w tym momencie. Te diabły nie pomagają, absolutnie. No, padł, nie wiem po ilu, jakie tak, po trzech, czterech, pięciu? Po czterech, okej. Okay. Czy jest mniej wytrzymały niż biobehadoid czerwony? Aż dziwnie. Aż dziwnie. No ale okej. Okay. Nie będę narzekać. Dobra, wychodzimy chyba pomału z tych jaskiń, co? Mi się wydaje przynajmniej, że pomału wychodzimy. Miejmy nadzieję. Bo to jest nieprzyjemnie. Zbyt gorąco, zbyt ciepło. Nie. Idziemy stąd. To się źle skończy, prawda? To się źle skończy. Chociaż nie, skończyło się dobrze, okej. Okay. Nie wiem, czy miałem tu iść, ale no to wychodzi, że chyba tak, chyba jak najbardziej tak. To było zdrowie, gdzie tu był pancerz, ja tego nie mogę zebrać. Nie mogę. Dobra. O, diabeł, dobra, to nara, stary. Miło było. Fajnie się gadało. Ale muszę iść do przodu. Nic nie widzę. Jest świnia. Dobra, wystrzelił i lecimy na niego. Dobra. O, cześć, to jest dowódca, nie? Czy tam komandos? Jak zwał, tak zwał. Cześć, kolego. Co ciekawego? Na dwa strzały pójdziesz? Pięknie. To akurat jeszcze pamiętam. To jest w ogóle bez gęst, gdzie jest celownik właśnie. Tak, jaki jest, czyli właśnie kolorowy, w zależności od życia wrogów. Granie bez tego jest bardzo interesujące, muszę przyznać. Okej, okay, dalsza część naszej jaskini, co? Jaskini, w sumie. Co mnie atakuje? Demon! Nie, chciałbym powiedzieć, że jest diabeł, to jest demon. Dobra, golemy są na dole. Ja mogę ich chyba uniknąć, nie? Nie, to jest specjalnie tym przeciwnikiem, tego się nie da uniknąć, bo on rzuca tam, gdzie my będziemy. Tego specjalnie się uniknąć nie da. Nie, po prostu iść do przodu, nie? To jest tak specjalnie. Wywaliłem w niego sporo amunicji, muszę przyznać. Jeszcze demony, dobra, idziemy, no, idziemy, po prostu idziemy do przodu.
Przed siebie. Wyjebane. Wyjebane. Idziemy. Prosto w kule, ale idziemy. Nic nas nie zatrzyma. Idziemy. Jak coś mamy zapis. Idziemy. Damy radę. Przejdziemy. Przejdziemy. A nie, rzucił nas z tego. Nie ratuje się. To bym chciał. Nie zdążę już nigdzie. A masz gnoju wędy. Dobra, to jeszcze raz. Nic zapisałem. A, mam zapis tutaj, okej, czyli muszę wszystkich teraz pozabijać po prostu. Ja, sporo ich tutaj jest. Nawet nie jest śmieszne. Kurde, zabiłem go? Czemu go jeszcze nie zabiłem? What the fuck? On przyjmuje oni przyjmują 4 ze snajpeki, no tak. Snajpeka nie jest na nich aż tak skuteczna, jakby się wydawało. Dobra, tu się udało to uratować. Dobra, czy minigram będzie dobry na golemy? I have no idea. Ale spróbować można. No to właśnie widzę, jak się pojawiło tu kuźwa wcześniej. Jezus. To jest kolejny ten. Demon. Nie wiem, czy się zapadam, czy nie. Tam widzę serduszko, nie wiem, czy to mogę zestrzelić, czy nie. Nie wiem, może bym mógł, ale nie wiem jak. Tam się nawet dostać. A potrzebuję zdrowia, to potrzebuję przede wszystkim. Jezu, to się zapada, ja muszę iść do przodu tak czy siak. Bo to się zapada pode mną. Co za skurczybrzeństwo. Wredne. Zdechniesz? Dobra, zdech. On nie rzuca, obije w ziemię, a nie zaatakuje mnie, bo jestem na platformie. Ile oni wytrzymują? No tak, no na pewno to się uda. Au! No paru, w końcu, 13 HP mi zostało. Dobra, tu nie możemy nic rzucić. Będzie lipa. Dobra, mam 14 HP. Jeden fałszywy ruch i mnie nie ma, także muszę uważać. Idę po zdrowie. Jolo, idę po zdrowie. Wyjebane, muszę iść po zdrowie. Co mnie tu będzie czekać? Na tym podjeździe. Sprawdźmy, oho. Aha. Aha. Bardzo niebiły komitet powitalny. Bardzo niebiły. Absolutnie wredny wręcz. Z tyłu się pojawił golem, o którym nie miałem pojęcia, więc fajnie. Ale padł na szczęście już. A jeszcze jest demon, super. Ja sobie nie patrzę, nie mam kuźwa tego. Nie mam wyrzutni kul. No by się tak teraz sobie przyda, że to jest niesamowite po prostu. A ten demon nie jest aż tak niebezpieczny, jak mi się wydawało wcześniej. Jak teraz właśnie trafi tą kulą, to będziemy mieli problem. Możesz umrzeć. Dziękuję. A ciebie laserem potraktuję. Padł i padli ci. Okej. Okay. Mogę użyć Sirius bomby, ale mówię, nie chcę je zużywać. Chcę zużyć dużo z tych Sirius bomb, jak będziemy mieli już. Jak będziemy mieli już. Chcę się wysłowić ładnie. Ostatni poziom, czyli katedrę. Tam to się bardzo, bardzo przyda i dobrze o tym wiecie. Ja się przyda. Hey guys! Bałem się strzelać, bałem się blisko, że ruszę w którymś kierunku i jeszcze umrę, bo spadnę. Tylko wolałem nie ryzykować, no nie? Cześć Fio, ja cię nie lubię w takich pomieszczeniach. Bardzo nie lubię cię w takich pomieszczeniach. Na szczęście jakoś przeżyłem. Okej. Okay. Mamy jakiś portal tajemniczy. Co to jest za portal? Magiczny portal. Spójrz sam, to portal z innego, do innego świata. A więc księgi mówiły prawdę. Myślę, że ostatnia część księgi opisuje dokładnie z miejsce ukrycia świętego Graala. A jeżeli mam rację, Graal powinien być w lodowym zamku. Lodowy zamek, co? Lodowy zamek, zobaczymy. Wszystko się świeci. Idziemy. Szkoda, że mój telewizor nie ma takiej podstawki. Zajebiste by to było w sumie. O, lodowy zamek jest tutaj. Myślałem, że to jest na następnym poziomie. A, od kogo ja to tak dostałem?
O, diabła, o nie. Tu się przyda swoją drogą Sirius Bomba, mi się wydaje, bo... Au. Bo no. Boże, rozwaliło mi tu rakietę. Świetnie po prostu. Jezus! Jeszcze byki słyszę, świetnie. Wuh! Okej. Okay. Byki dookoła znowu słyszę, nie wiem jak wy też słyszycie dookoła, ja słyszę dookoła. Jakie tekstury, Boże, fuj! To przeciwników widać idealnie. Rady boskie. Czemu tak dobrze trafiam na lodzie, to jest podejrzane. Co się stało? Kogo ja zabiłem teraz? Nie, lodowy zamek, aha, o to chodzi, dobra. Lodowy zamek, co? I tu dawno nie było, strasznie dawno mi tu nie było. No bo dawno nie przechodziłem z już sama dwójki. Kolejne byki są daleko na szczęście. To jest plus. Myślę, że jeszcze zrobię tą snajperkę. Tak mi ratuje dupę strasznie. Dobra, nie poszło źle. Nie ma amunicji. Czekaj, się zespiła tam. To rakiet i to granatnika, nic więcej. Holender, jasny. Może być ciężko, wiecie? Może być ciężko. Ale dobra, wystrzelimy jak w ogóle do tych typów. I oni sobie giną pomału. No i za chwilę... No i ja... Ślizgałem się, nie mogłem się nawet ruszyć. Fuck me, man. To będzie ciężkie bez snajperki. Mam tylko 3 pociski. 2. Do snajperki. Tamten padł, tak jak chciałem, żeby padł. Będzie super. Ja mnie atakuje już, także to jest mniej super. Jezu, na lodzie to jest ciężko, naprawdę. Dobra. No, nadchodzą, ewidentnie. Au. Dobrze mi idzie, mimo wszystko, mi się wydaje. Aczkolwiek nie jestem przekonany. Ja pierdziu! Ja pierdziu! Niewiele mają zdrowia, to jest największy problem, tak szczerze. Jeżeli oni biegną, tylko ja mają zdrowie, to będę przeszkadza. Au, a ty skąd tutaj się wziąłeś? A ja się mogę w ogóle tym rakietnicą odpychać tak śmiesznie. Lol. Ja nie wiem, kiedy on padnie, a kiedy nie, to jest problem. Nawalam tak do nich. Au! Ja dostałem obrażenia. Dobra. Tu się udało. Bo to się nie uda. Nie tak się udało. Nie wiem, czy go zabiję, czy nie. Nie zabiłem, okej, okay, rozumiem. Przyjdę do wiadomości. Message sent clear. Clear for takeoff. No nie, jeszcze demon, serio. Ja nie mam snajperki, świetnie po prostu. Nie wiem, czy nie dwa. Nie, jeden chyba. Au, dostałem w dupę. Żeby cały czas wychuł, jeżeli chcę w ogóle to przetrwać teraz. No i leci kula, to żeby mój koniec, nie był jednak. A nadal może być. Odejdź! Dobra, udało się. Fuck me, okej. Okay. Ale dalej, nie użyłem tej Sirius bomby, byłem... Jestem twardy, nie chcę po prostu. Zdrowie, zdrowie przede wszystkim. Uch. Bierzemy się do lodowego zamku. Co będzie w lodowym zamku? Zobaczymy. Już niebawem, za chwilkę dosłownie. F6 jeszcze raz. Powiedz mi się taki kawał dylać. Cutscenka, panie i panowie. Aż to ja poprawię. There we go.
I co my tu w ogóle zbieramy? Czy to jest święty Graal? Chyba tak, bo mówiła właśnie chyba Netflixa, że święty Graal znajduje się w tym. Czy musimy położyć tutaj świętego Graala? Sorry, muszę tutaj położyć świętego Graala. Świętego Graala mamy od Kakulkana, nie? Co to do diabła? Gdzie jest Graal? A nie, żebym podnieść, proszę, nie pamiętam już nic. Mental, you son of a bitch! Wielka katedra, o Jezus Maria, doczekaliśmy się. O! O! Doczekaliśmy się! Ale to, panie i panowie, ten poziom cały i ta nuta cała w ostatnim odcinku Serious Sam Drugie Starcie, który będzie niebawem. Trzymajcie się, najczęściej panie, zapraszam was na ostatni odcinek, na kolejną serię Serious Sama, którą będzie Serious Sam 2, jak skończymy oczywiście tą grę. Trzymajcie się, pa pa!